Słuchajcie bardzo uważnie. W języku polskim mamy przyimek od. Natomiast w języku niemieckim mamy przyimek seit, mamy przyimek ab i mamy przyimek von, który się pojawia w obecności bis. O tym dzisiejszy film. Zapraszam. Październikowy sobotni ranek. Cóż robić? Nagrywać filmy, słuchajcie. Ładna pogoda, jak widzicie z tyłu, bardzo fajne słoneczko. I dzisiejszy temat, który zapowiedziałem. To jest temat, który się pojawia w pytaniach od moich uczniów, od moich widzów, od was. Chciałbym go wyjaśnić dzisiaj. Ostatecznie. Myślę, spokojnie, będziemy do tego tematu pewnie wracać. Wyjaśnimy sobie różnicę między tymi przyimkami od, czyli von, bis, ab i seit. Zacznijmy od seit, ok? Seit. Seit oznacza od, ale w punkcie czasu, w przeszłości. W jakich kontekstach? Znacie mnie. A ci, co nie znają, to już powinni mnie znać, albo powinni mnie poznać w tym sposobie, że uczę w zdaniach. Też zachęcam serdecznie nauczycieli do tego. Jeżeli wyjaśniacie jakąś regułę gramatyczną, jakąś zasadę, jeżeli nie zrobicie trzech minimum zdań, uczeń tego nie chwyci. Naprawdę. Musi być przykład. I seit oznacza od i to się dzieje, to się zaczęło w przeszłości. W jakich kontekstach to się bardzo często pojawia? Bardzo fajnie się to pojawia na przykład w kontekście mieszkania gdzieś albo pracy gdzieś. Mając moich widzów w Niemczech, w Austrii czy w Szwajcarii, mówicie na przykład: mieszkam w Niemczech od 3 lat. Czyli seit, który za chwilę się tutaj pojawi, mówi o tym, że to się rozpoczęło 3 lata temu i trwa do dzisiaj. Czyli w kontekście mieszkania w Niemczech, w Austrii lub w Szwajcarii, jak na przykład część was to dotyczy, no to jest świetny przyimek. Wracamy do zdania. Mieszkam w Niemczech od 3 lat. Ich lebe in Deutschland seit 3 Jahren. Ich lebe in Deutschland seit 3 Jahren. Seit to jest przyimek łączący się z datywem. Dlatego od 3 lat będzie seit 3 Jahren. Ci, którzy nie wiedzą, o czym mówię, wyjaśniam. Rok to jest das Jahr. Lata to są die Jahre. A seit wymaga datywu, a w liczbie mnogiej die Jahre, żeby był z tego datyw, to jest den Jahren. Pojawia się NK. Kojarzycie ten temat? Mam nadzieję, że tak. Szelesty słyszę. Ej. W lesie to są zawsze jakieś jaja, słuchajcie. Ile razy ja przerywam nagrywanie, bo na przykład słyszę, że coś spadło, że mam wrażenie, że ktoś idzie po liściach, jakiś szum liści, jakiś szum, trzask gałęzi pod nogami. Ej! Nie? To jest w ogóle taki motyw, że z tyłu za mną się może coś pojawić, jak w tym, Blair Witch Project, nie? Nie, tam było nie do końca tak. Dobra, nagrywam dalej. Przyimek seit pojawia się bardzo często w kontekście pracy. Czyli ktoś gdzieś pracuje od iluś lat i ta praca trwa dzisiaj, mówiąc o tym, on tam jeszcze pracuje. Tomasz pracuje w Lidlu od 4 lat. Tomasz arbeitet bei Lidl seit 4 Jahren. Tomasz arbeitet bei Lidl seit 4 Jahren. I znowu ta sama zabawa. Jahren, liczba mnoga w datywie. Nie? Ale to może być na przykład Agnieszka, która pracuje w Kauflandzie od 4 miesięcy. Nie, dajmy już, było 4. Dajmy 7 miesięcy. Agnieszka pracuje w Kauflandzie od 4 miesięcy. Agnieszka arbeitet bei Kaufland seit 7 Monaten. Seit 7 Monaten. Czujecie? Miesiąc, 7 miesięcy temu zaczęła pracę i ta praca trwa do dzisiaj. Ona tam pracuje, my o niej mówimy, wiecie, jaka sytuacja. Wiecie, jakaś ploteczka, jakaś kawka, jakieś ciasteczko. Mówimy o naszej wspólnej znajomej Agnieszce. Okej, okay. Seit 7 Monaten. Dlaczego Monaten? Muszę to wyjaśnić. Miesiąc to jest der Monat. Miesiące, die Monate. A Monaten przy związku seit 7 Monaten to jest datyw liczby mnogiej. Rozumiecie?
datyw liczby mnogiej, przy którym trzeba dodać literkę N do rzeczownika. Kto tematu nie zna, myślę, że pozna. Po dzisiejszym filmie już będzie lepiej. Litka mieszka w Szwajcarii od 8 lat. Czyli 8 lat temu zaczęła mieszkać i tu trwa do dzisiaj. Nie? Seit. Litka lebt in der Schweiz seit 8 Jahren. Widziałem wiewiórkę. Mam nadzieję, że to nie jest szczur. Seit również się może pojawiać w pytaniach. Na przykład dokładamy go do pytajnika wann. Seit wann. Od kiedy? I odnośnie naszych przykładów. Od kiedy mieszkasz w Niemczech? Czyli od kiedy, bo do dzisiaj to trwa, bo ja wiem, że mieszkasz w Niemczech. Od kiedy mieszkasz w Niemczech? Seit wann lebst du in Deutschland? Seit wann lebst du in Deutschland? No i wtedy odpowiedź pada. Mieszkam w Niemczech od 10 lat. Na przykład. Ich lebe in Deutschland seit 10 Jahren. To się może dotyczy tego pytania, od kiedy pan gdzieś tam pracuje w jakiejś firmie, nie? Na przykład, od kiedy pracuje pan w Volkswagenie? Seit wann arbeiten Sie bei VW? Seit wann arbeiten Sie bei VW? Bei VW. I wtedy pada odpowiedź. Mieszkam, pracuję w Volkswagenie od 9 lat. Ich arbeite bei Volkswagen seit 9 Jahren. Ich arbeite bei Volkswagen bei VW seit 9 Jahren. Używam skrótu VW, pisownia, bo tak jest popularne i tak się używa w Niemczech, nie? Tak a propos samochodów, nie mówi się BMW, nasze polskie, tylko mówi się BMW. BMW, to W jest miękkie, nie? Seit możemy jeszcze użyć w kontekście od wielu lat coś robię, na przykład biegam, nie? Ktoś powie, od wielu lat biegam, użyjcie czasownika joggen. Już jedziecie, uwaga. Seit vielen Jahren jogge ich. Albo ich jogge seit vielen Jahren. Teraz przejdźmy do przyimka ab, który też oznacza od. Ale słuchajcie, ab oznacza od, ale w przyszłości. To jest rzecz, której w polskim języku nie mamy, nie? Czyli jeżeli mamy teraz październik i ktoś zaczyna pracę od listopada, to powie ab November. Ab, nie powie seit. Jakby powiedział seit November, to od razu myślę od listopada, no mój sposób myślenia jest taki, no od listopada, no to nasz ostatni listopad, który był, bo musiał być, to jest 2017, nie? Bo mamy 2018 teraz, no to myślę o listopadzie sprzed roku, jeżeli bym słyszał seit. Natomiast gdy słyszę ab, to mam, już patrzę w przyszłość, seit patrzę w tył, a ab patrzę do przodu, no to ab November arbeite ich hier. Od listopada tutaj pracuję, nie wiem. Mówię to komuś, pokazując komuś firmę, budynek, w którym będę pracował i tak dalej, halę produkcyjną. Na przykład, że ktoś się u kogoś dzieje od przyszłego tygodnia. Nie? Ktoś idzie na urlop, ktoś jedzie na delegację, coś się będzie działo. Ab nächste Woche. Ab nächste Woche. Od przyszłego tygodnia mam wolne. Hab ich frei. Ab nächste Woche hab ich frei. Ab nächsten Monat. Będę pracował w innym dziale. Ab nächsten Monat werde ich in einer anderen Abteilung arbeiten. Teraz pozwalam sobie na taki mały eksperyment. No, wiecie, no wielokrotnie to widziałem w filmach czy w teledyskach. Chodzi o to, że mam słońce za głową. Jeżeli się obniżę, to jest przebłysk, nie? Dobra, o, taka zabawa. Von i bis, słuchajcie. To są przyimki, które występują razem. Zawsze razem. Jeżeli chodzi o w kontekście czasowym, określenie czasu, to jest taka nierozerwalna para. Nie? Czyli nie ma von bez bis. Czyli jak używacie von od, to macie bis
do, czyli musicie wiedzieć klamrę rozpoczynającą i klamrę zamykającą, klamrę czasową oczywiście. Na przykład w kontekście od poniedziałku do piątku. Von Montag bis Freitag. Von Montag bis Freitag. Macie kontekst, ktoś gdzieś pracował. On pracował w Niemczech od stycznia do czerwca. Hat in Deutschland von Januar bis, co ja to mówiłem? Bis Juni gearbeitet. Hat in Deutschland von Januar bis Juni gearbeitet. Czyli za pomocą von i bis określacie klamry czasowe, czyli początek i koniec. A kuku. Von i bis zawsze się używa w parze. One występują obok siebie. I to jest bardzo ważne, ponieważ nie występują w kontekście, na przykład mieszkam w Niemczech od 3 lat i niektórzy mówią ich lebe in Deutschland. Uwaga, błąd, von 4 Jahren. Nie może tak być. Ponieważ jak używam von w kontekście czasu, to od razu przypuszczam, od razu wiem, że to się musiało skończyć, rozumiecie? To jest takie dziwne, ale skoro używam von, to wiem, że musi być bis. To może też dotyczyć godzin, tak? Że ktoś pracuje od 8 do 16, od 7, dobra, od 8, niech będzie. On pracuje od 8 do 16. Arbeitet von 8 Uhr bis 16 Uhr. Koniec na dzisiaj, koniec dzisiejszego filmu. Dziękuję za obejrzenie, dziękuję za wasze subskrypcje. Dziękuję za wasze subskrypcje, za wasze komentarze. Komentujcie te filmy. Osoby, które czekają na live'y, będą live'y, słuchajcie. Miałem w tym tygodniu trochę takie małe przyboje ze zdrowiem. Powiem wam, we wtorek moje serce biło na 190, ej. 190 na 120. Zapieprzałem jak motorówka. Do przychodni poszedłem z małym przeziębieniem. Pani doktor mnie sprawdziła ciśnienie. Ostatecznie wylądowałem w szpitalu na zbiciu nadciśnienia i wylądowałem w domu o 12 w nocy. Także taka mała nowość. Jestem na farmakologii, na chemiach. No biorę lekarstwa teraz już. No, życzcie mi zdrowia, co bym wam dalej filmy nakręcał. Pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za to, że jesteście. Cieszę się, że mam taką bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo zżytą, oddaną, lojalną publiczność. Bo to widzę w waszych komentarzach, że niektóre osoby się pojawiają. W ogóle, jeżeli nie pisaliście do tej pory komentarzy do mnie, to piszcie, bo może już więcej filmów nie będzie. Wiecie, nadciśnienie, te rzeczy. Nie no, trzeba mieć humor, nie? Także możliwe, że już to jest na mój ostatni film. Jeżeli chcecie mi coś napisać, to piszcie. Chcecie mi coś powiedzieć? Napiszcie. Bo może już więcej nie będzie okazji. Tak, czarny humor. Ja mam coś w sobie tego, ale to dobra. Nie? No. Trzymajcie się cieplutko. Hejka!